Hej, cześć, siemaneczko wszystkim, witam was w kolejnym odcinku Cyberpunku i dzisiaj trochę sobie rozpierdolę porobimy na sam początek. Więc ja bym chciał najpierw na sam początek, kurwa, tego zlikwidować zwarciem. Pierwsze co? Poddaj się, i tak nie uciekniesz. Dobra, ty masz zwarcie na ryj, szmato. Rzuć broń i wychodź. Dobra, ujawnienie interesów. Doświadczenie w hakowaniu, to jest najważniejsze. Dobra, snajpera nie mamy. Ale jesteśmy w strefie zagrożenia. I to w chuj. Aha. Proszę się poddać. Dzień dobry. Jestem pod ostrzałem. Nie, opcjonalnego nie ma nigdy wyjścia. Raz, raz, raz. Wejdź, wejdź, wejdź. Dobra. O kurwa. No kurwa, co jest? Kurwa, jebaństwo. Kurwa, jebany snajper. Tobie zwarcie jebniemy. Ginsz ma to. Dezynfekcja. Zwarcie tobie. Kurwa, włączyłem przypadek. Dobra, jednego mniej. Zdalna detekcja. Wyłączyć to cholerstwo. Ale krytyk. Znając te pozycje, nie zostawiać lub. Dobra, gites.
Wy mi dajcie tutaj wejść, zobaczyć co tutaj mamy. Kable, o, trochę ammo. Eurodolary. To co najważniejsze, co nie? A wy mi kurwa wszystko zabieracie. Chuj, nożyczki też mogą być. O, trochę elektroniki, dobra. Kurwa, miltek. Nie zabijaj, to jest opcjonalne, kurwa, jak mu nie zabijać? Dobra ta broń. Uzyskano dostęp, dobra. O, ja pierdolę, przyznano mi dostęp? Wyrwaliśmy. Zrobiłeś to specjalnie. Jesteś Bruce? To jakiś test. Przecież macie moje dane. Chwila. Ty nie jesteś z Mitem. No kurwa, no nie. Spokojnie, przysyła mnie Archie. Archie? Archie Krim? Ten sam. Tak. Nie emocjonuj. Zabieram cię. Archie wiedział, kogo przysłać. Dobra. Pierdol to. Uchodziec. Macie tutaj więcej tych dysków? Nie. Nie rób mi krzywdy. Okej, dość się tu nasiedziałeś. Czas rozruszać kości. Nie musisz mówić spodem. Chyba czegoś tutaj nie zabrakło mi? Kurwa, to jest dobre. Zajebiste. Ale mi się podoba ta broń. Kurwa, to jest do moja nowa zabawka, co nie? Jebacz 2000. Chuj, karty mogą być. O ty szmato, który to był? No. Kurwa, gin. No. Dobra, chodź, idziemy stąd. Wyrwij to w pizdu. Dawaj. Dziękuję. Idziesz.
Gdzie to kurwa jest ten punkt? Ja pierdolę, aż tam. Pojebał. Dobra, to wsiadaj do auta chociażby. Kurwa, musiałem wyrzucić moją zabawkę. Kurwa, zapierdolamy. Jeb. Chuj, co ja zrobiłem? Co ja odjebałem? Myślałem, że cię nie wyciągniemy z tego obozu. Archie, ty kupo gówna. Co? To przez takich jak ty ten obóz w ogóle istnieje. Widziałem cię za kierownicą. Ile ci płacą? No właśnie, ile ci kurwa płacą? U mi zero. To przez takich jak ty ten obóz w ogóle istnieje. Widziałem cię za kierownicą. Ile ci płacą? Kurwa, gadaj. To, żeby sfinansować swoją ucieczkę. Później mi podziękujesz. A teraz zwijamy się stąd. Hej, Vi! Gdybyś planował kiedyś zostawić Night City, uważaj na granicach. Łatwo tam o fatalną pomyłkę. No kurwa, co ty nie powiesz? Więc tą kurwa rozmawiać i co? Dzięki za załatwienie sprawy. Wszystko dokładnie tak, jak ustaliliśmy. No, wiem. Zwolniony i odeskortowany do Archibalda. Doceniam, że udało ci się go odbić bez niepotrzebnego rozlewu krwi. Wypłata powinna już być na twoim koncie. Kontrakt zamknięty. No, spoko. Ile teraz? Co ja wam będę truł? Trzymajcie się i cieszcie się. Ile teraz doceniamy? A, ze skrytki, kurwa. A gdzie ta skrytka? Ile kilometrów stąd? No dobra, tutaj jest skrytka. Okej. Dobra, i tak w tamtą stronę jedziemy, co nie? Prawie jak nomada, co nie? Napierdalam. Zapierdalamy, kurwa, porszakiem po wydmach. Jeb, kurwa. Nie wierzę w to. Jeb, skały rozjebał, co nie? No, jedź tam. A mam w ogóle co powiecie, kochani, w stosunku do tego, jak teraz rozgrywamy trochę tego cyberpunka. Że mi się to podoba, że... Kurwa, wjeżdżam w takie jebane skały, że po prostu robię poboczne. Mam nadzieję, że tak. Jebane drzewo, kurwa, nieśmiertelności. Kurwa, skałę rozpierdoliłem, ale drzewa nie umiem przejechać. Ja pierdolę. Jeb, zderzak mi lata jak żyd po pustym sklepie. Ale dobra. Aż mi się odbiło. Aha, dobra, do sprzedaży, a ja chcę odebrać nagrodę. Ile? Kurwa, kasy ja chcę. Ile mamy w ogóle kasy? Bo odebraliśmy nagrodę 29 tysięcy, ja pierdolę. Dobra, to już wiem, ile zarobiliśmy. Dobra, teraz mapa. Ja i tak chciałem tutaj lecieć.
Więc no cóż, tutaj tego nie będę tego robić nawet, spierdalać. Będziemy mieć tutaj praktycznie całą tą, ten kawałek już będziemy mieć zakryty. Więc elegancko. Tylko teraz nam tutaj zostaną nomadzi i inne takie pierdoły. Więc no chciałbym tutaj jak najwięcej zarobić i przygotować się do wielkiej misji, gdzie i tak zrobimy tak, że ja po prostu teraz kilka misji pobocznych zrobię. Jeb, głowę za mnie kurwa jeszcze wyznaczą i chuj. Będzie wpierdol, przypadek. Że ja kilka tutaj pobocznych porobię, zrobimy misję. Wszystkie zakończenia. I później po prostu ja się cofnę. I dalej będziemy robić TT, robienie misji. Co wy na to? Czy oni mnie tutaj wpuszczą w ogóle? Jeszcze wyścigi mamy do zrobienia i tym podobne. Potrzebujecie, straciłam kontakt z Benedictem McAdamsem i jego kierowcą, który miał go wywieźć z miasta. Sprawdź, co się dzieje. Szczegóły w łączniku. No dobra, no to dawaj jeszcze te szczegóły. A, tego ciula mamy, dobra. Wygląda kurwa jak ten, no. Jak Duke Nukem. Dzień dobry. Odwróć uwagę, tutaj to, zwarcie. Dobra, weźmiemy ujawnienie. Oho, no to lecimy z tym. Oj, ja pierdolę, to jest mocny przeciwnik. Jebać cię! Na mordę! Dawaj zwarcie. Jestem z wami. Dawaj to. Odwróć uwagę. Kurwa, gdzie on jest? Nie.
Elegancko. Jebany miał to, dobra. Szybko, szybko. Tu jest kurwa jakaś skrzynka zajebista. Uj, dobra, może być. Tu jest jakaś jazzga. To się liczy, że jest pełno jazz, się fajne miejsce wydaje. Znano dostęp. Okej, okay, tutaj mam trochę ammo. Tutaj kurwa grill open FM. Kiblu nic nie ma oczywiście. Pochuj. Jest jakiś pawian. Chuj, trzeba tutaj sobie otworzyć. Przyznano dostęp, dobra, otwieraj mi to kurwa. Znajdź Benera. Dobra, jak stąd wyjść? C, dobra. Dawaj, chodź tu. Przysyła mnie Dakota. Kurwa, nie mogłeś od tego zacząć? No ni chuja. Widzę zgrywać twardziela w obliczu śmierci. No dobra, spadajmy stąd. Dawaj, 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 bo trzeba. Czuję się, jakbym tu miesiąc siedział. A tam pierdolisz czy poczyny. Chodź, idziemy. Bo ja jeszcze bym chciał tutaj sprawdzić coś. O kurwa, wiedziałem, że tu mam kabelki, jakieś pierdółki. Żeby trochę uzbroić nasze tutaj wspomagania. Pierdolać, nie będę nic aktywować. Jebać to. Dobra, wsiadaj do tego auta. Fajne nawet autko. Wiesz, czego mi najbardziej brakowało w tej piwnicy? Fajne. Czego? Piwa. Melonu. Tych takich miodowych, które ludzie Dakoty pędzą na genetycznej mieszance. I tak są 1000 razy lepsze niż te syntetyczne. Okej. Okay. Tak się. No na pewno. Myślałem, ale bym opierdolił się. Jak Jason nawet nie chciał o tym słyszeć. Ale musiałem go zajebać i był święty spokój, a nie. Dobra, zaczekajmy, poczekajmy na faceta od Dakoty. No jest tutaj jakiś koleś. Myślałem, że mi auto zajebaliście. Hej, McAdams, tutaj! Starki, kopę lat. O. Wyglądasz jak gówno. Ty też. Będziesz musiał mnie wszędzie wozić. Jeb, jakie wszczepy. Dakota właśnie wysyła zapłatę, tak jak się umawialiście. Dzięki. No. Trzymaj się. Kolejne 8000. Ała, dobra. O, mam dodatkowe punkty i atrybuty. O to chodzi właśnie, dobra. Demolka nie, naruszenie protokołu czy opanowanie. Dom 1000 szkieletów. Aha, rzut nożem, dobra. Ten ukryty skok jest dobry. W końcu sobie weźmiemy coś, co? Z tego. Trzeba być trochę jak ninja. Refleks. Karabiny. A, szybkie ciosy. Dobra, broń krótka.
O. Dobra, i w co byśmy mogli pójść? Tutaj jest ten. I tutaj to. Kurwa. Budowa ciała. Zawsze to trochę więcej. Więc zazwyczaj. No. Tak, dostałeś info, to gites, majonez, fotomontaż i tym podobne. Gdzie ty tutaj jesteś? Dakota, ile ty w ogóle masz, kurwa, tych misji? Powiedz mi tak szczerze. Ile ty masz tych zasranych misji? Dobra, tu jest jakieś, kurde, cholerstwo do wykonania, a tutaj są jakieś średnie, ukryte misje. Czy tam jest jakieś, kurde... Nie ma. Tu bym mógł zrobić, albo... Kurwa, tutaj znikło, jebaństwo. Tu jeżeli bym się spełnił, no to możemy kupić tylko toster. Tutaj jest cyberpsychoza, dobra. A po drodze już nic nie mamy takiego, co nie? Nie. Dobra, nie mamy, to już bym mógł polecieć ten, tak, o. Zadanie poboczne, tutaj tak. Żeby te zadania poboczne porobić, albo z dziennika wziąć kontrakty. O, kłopotliwi sąsiedzi. O. Dobra. Automanii to ja nie chcę. No i trochę zakończonych już mamy, co nie? Więc okej. Beamopa, gdzie my będziemy zapierdalać teraz? O ja pierdolasz to na koniec. Dobra. Czy jest tutaj w ogóle jakieś dojście szybkie? Dobra, tutaj tędy, Kenny Nord. Dobra, wsiadaj. Czy ja dobrze jadę w ogóle, żeby tutaj... Aha, to nie. Tutaj i tu. Dobra. Na lewo i tutaj. Dobra, okej. Czyli już wszystko wiemy. Ale bym teraz zajebał. River? Hej, V. Potrzebuję pomocy. Serio? Słyszę po głosie. Co się stało? To nie na telefon. Musimy się spotkać. Gdzie i kiedy? Wieczorem w Glen. Wyślę ci namiary. Ja pierdolę, wieczorem w Glen. Postaram się. Dzięki, V. Do zobaczenia. No dobra. Kwestia czasu. Ale to dopiero wieczorem. Dobra, kwestia czasu, dobra. Ale dajcie mi w ogóle... wsiąść. No i czemu ja w ogóle nawet nie mogę jechać? O, tak, tak. Jak tam? Nie śpicie jeszcze? Czy to złudzenie? Czy to hologram? Nie, to czyste niebo, co ja wam będę zrobił? Ja pierdolę, żeby się dostać gdzieś, to naprawdę tutaj trzeba się zdenerwować, bo niekiedy nawet auto nie działa, no. Chamstwo i bezczelność. Kurwa, jeszcze mam ten kawałek. Ja pierdolę, dobra. Wzywamy swój pojazd. Siema, mój... Porszaku, który mi pierdolnęłeś. No ale cóż. Ja pierdolę, jadę na około. Powiem wam, że jest co zwiedzać tutaj w tym. Wiem, że to jest teren
zagrożony, no ale jebać to. Dobra. Wybierz miejsce za... do zrobienia. Ja pierdolę, teraz tutaj, tu czy tu? O kurwa, dobra, tutaj może być. Więc my tutaj się pożegnamy z tym, chyba w tym odcinku. I zobaczymy się w następnym. Zobaczymy, co dla nas ma właśnie nasz kolega. I wtedy się okaże... Jak widzicie, no troszeczkę za dużo po prostu rzeczy na raz robię. A chciałbym dla was jeszcze pokazać wam ten easter egg. Pewnie już wszyscy i tak znają go, więc nie ma co ukrywać. Ale ja tylko sobie podbliżę tam się, żeby sobie zapisać grę. Tam, a co, niedźwiedzia na głowie. Jeboniutka. I też będę kilka właśnie misji pobocznych będę sobie po prostu robić poza odcinkami. Prawdopodobnie. Zobaczymy, jak mi z czasem pójdzie. Ale na pewno misję główną bym chciał zrobić za niedługo. Jestem ciekaw waszej opinii. Czy porobić jeszcze więcej tych misji pobocznych, czy po prostu zrobić sobie osobno misje poboczne po fabule już głównej, czy jak? Znaczy po głównej fabule już nie będę mógł w ogóle misji robić pobocznych. Ale jeżeli chodzi właśnie o misje poboczne, że po prostu czytam save'a i tyle. Miejsca oczekiwania, dobra. Więc to tyle, kochani. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Hejos.